Cześć, witajcie z tej strony, bardzo witam po raz kolejny na moim kanale i po raz kolejny w serii z newsami. Dzisiaj mówimy sobie zestaw, na który szczerze wam powiem, naprawdę bardzo długo czekałem. Będzie on z serii Lego Star Wars, o numerze katalogowym 75389. I jego nazwa to oczywiście Mroczny Sokół Millennium, czyli tak jak mówię, zestaw, na który myślę wiele z was czekało. Ja też się zaliczam do tej grupy, także co? Puszczamy intro i zabieramy się do omawiania. Okej, intro już zobaczyliście, także co, zaczynamy omawiać. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, zestaw jest oczywiście z serii Lego Star Wars, jego nazwa to Mroczny Sokół Millennium. Liczba elementów tego zestawu to 1578, czyli no jak na Sokoła Millennium powiedziałem, że całkiem zacna. Zestaw katalogowo kosztuje 780 zł bez grosza, a aktualnie najtaniej można go dorwać za 679 zł. Także no poniżej praktycznie setki złotówki to spoko. Jego premiera jest 1 sierpnia, także w momencie nagrywania tego odcinka, no już za dobre 2 tygodnie. Zestaw ma 6 minifigurek i ogólnie minifigurki w tym zestawie są bardzo ciekawe. Bardzo czekałem, aż ujawnią wszystkie minifigurki z tego seciku. Także co, zaczynając. Mamy tutaj plażowego Luka. Fajna figurka nawiązująca trochę do właśnie tak tutaj okresu wakacyjnego. Co ciekawe, ma on ten taki naszyjnik, który Padme dała Anakinowi w pierwszym epizodzie. Znaczy, Jezu, Anakin dał Padme w pierwszym epizodzie, ona go tam nosiła przez cały swój czas. Czyli ten taki, nie wiem, w sumie z czego on był wykonany. Myślę, że tutaj możecie go zobaczyć. Obok mamy moim zdecydowanie ulubioną mi figurkę z tego zestawu, czyli dobrego Wadera, białego Wadera, nawiązującego do serii komiksów. Tam ona się chyba nie nazywała What If, ale jakoś mniej więcej tak, że Vader przeszedł na jasną stronę mocy i założył biały strój. Bardzo fajna figurka. Obok mamy mrocznego C-3PO, który nawiązuje do 9 epizodu. Obok mamy Kylo Rena. Tutaj nie wiem, czy to ma być jakiś konkretny Kylo Ren, dobry Kylo Ren, nie wiem. Dla mnie zwyczajna figurka. Obok mamy Dara Jar Jara, czyli coś, na co myślę wielu fanów bardzo czekało od wielu, wielu lat. I ta figurka też, ogólnie cały ten zestaw nawiązuje do serialu albo filmu, który Lego Star Wars, który będzie miał premierę bodajże na Disney Plus. Trailer zapowiadałem, że naprawdę będzie to ciekawy film. Darth Jar Jar trzyma w swojej rączce jakiś, to prawdopodobnie jest jakiś hologram, ale nie do końca widzę, co tutaj jest. No i obok Dartha Jar Jara mam jeszcze Mroczną Rey. No na Mroczną Rey tak za bardzo nie czekałem. Jest to znów figurka bardzo nawiązująca do 9 epizodu. Bardzo mi się te jej oczy nie podobają, takie dziwne. Jeśli chodzi o sam secik, to naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Mam takie właśnie odcienie czerni i lekko czerwieni, nawiązujące oczywiście do ciemnej strony mocy, z laserami zielonymi, znów nawiązującymi do Imperium. Jeśli chodzi o środek tego seciku, to jest on też bardzo ciekawy. Mamy tutaj oczywiście tradycyjnie stół taki do gry, ten taki Sokole Millennium, mamy łóżeczka, ale mamy taką grę trochę a la Mortal Kombat. Bardzo, bardzo fajna. Nie wiem, czy to jest naklejka, czy to nadruk. Jeśli jest to nadruk, to byłoby fajnie, ale chyba to jest niestety naklejka. Mamy tą grę tutaj na telewizorku, jak i mamy też opakowanie w takim tym języku galaktycznym. Mamy kokpit. W kokpicie, jak widzę, tutaj zmieszczą się chyba dwie figurki, więc myślę, że tyle co w zwykłym Sokole. Takim dobrym, że tak powiem. Obok jeszcze mamy jakieś, nie wiem do końca, co to jest, takie miejsce do siedzenia. Tutaj akurat siedzi Dar Jar Jar przed jakimś monitorem. Co na tym monitorze jest, niestety tutaj nie do końca widzę. Jakieś panel sterowania prawdopodobnie, czy coś w tym stylu. No i tak to jakieś jeszcze wypychacze, jakieś tam
szafeczki, pojemniczki. Jeśli chodzi o zagospodarowanie sokła, bardzo mi się podoba. Ja zawsze jak patrzyłem na soku mylenia, patrzyłem na jego zagospodarowanie, to co on ma w środku, więc bardzo, bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o jego funkcje bawialne, to właśnie licząc otwierania kokpitu, otwierania tego całego środka, to na pewno oczywiście będzie miał dużo różnych działek, różnych laserów, które będziemy mogli wystrzelić, na przykład z przodu, ale to miał już jeden sokomielnik, ten z 2019, a jak nie, to coś podobnego, ale i tak fajnie, że robią coś takiego. Szczerze, jak na ten sokół patrzę, nie mam za bardzo się do tego przyczepić. Raczej go nie będę kupował, bo mam już jeden sokomielnik, który mogliście też recenzję tego sokoła zobaczyć na moim kanale parę lat temu. Ale podoba mi się ten sokół. Jeśli macie jakiegoś sokoła Millennium, a chcecie mieć ładnie wyglądający właśnie sokół, to jak najbardziej mógł wam polecić. Ta cena, tak jak mówię, trochę wygórowana, ale to są Star Warsy, więc w sumie zestaw na licencji. Myślę, że cena będzie mogła spaść nawet do 500 zł. No lekko powyżej, myślę, za parę miesięcy będzie można wyrwać ten secik, więc radzę poczekać. Ale fajnie. Fajny zestaw, bardzo na niego czekałem, bardzo chciałem się dowiedzieć, jak on będzie wyglądał i szczerze mnie nie zawiódł, bardzo ładny jest. Nic chyba widzowie, to myślę było na tyle. Taka moja króciutka recenzja, krótkie omówienie, tak jak mówię wam, jak najbardziej ten secik mogę polecić. Sporo ciekawych elementów. Co, zachęcam was do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę, pisania różnych ciekawych, miłych komentarzy. Spodziewajcie się następnych filmów, prawdopodobnie jakoś za tydzień, dwa, bo wyjeżdżam za parę dni, więc jeśli się wyrobię z montażem, to zobaczcie następny filmik, jeśli nie, to niestety będziecie musieli poczekać tydzień, ale postaram się wyrobić. Także życzę wam udanych wakacji, miłego tygodnia, miłego weekendu, trzymajcie się i